Cześć, tu zespół Monk a capella z Tarnowa. Słuchajcie, witamy Was, kilka słów o korowodzie, który kochamy, za którym tęsknimy. Mamy marzenie, żeby powrócić na korowód. Nam zdarzyło się to aż trzykrotnie, albo może tylko trzykrotnie. Piosenki pana Marka Grechuty, pana Kantego Pawluśkiewicza i pana Wojciecha Młynarskiego, który wtedy jeszcze z nami był. No cudowne wspomnienia i o tych wspomnieniach trochę kolega. Podczas pierwszego korowodu zajęliśmy drugie miejsce, dostaliśmy się na drogę znienacka, więc byliśmy zaskoczeni, ale szczęśliwi. Dzięki temu wystąpiliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie programu trzeciego oraz w sali kongresowej. Wydawało się, że czego chcieć więcej. W ogóle zespół Monk to jest najlepszy przykład chyba na to, że marzenia się spełniają. Wiele się zaczęło od korowodu. Po tym festiwalu, czy po tej serii koncertów korowodowych, mieliśmy okazję dwukrotnie odbyć trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, po zachodnim wybrzeżu, tam grać między innymi w Las Vegas, w Los Angeles, w samym sercu Hollywood, w gali otwarcia festiwalu filmowego. Też znaleźliśmy się jako przykład muzyki a cappella w podręcznikach do lekcji muzyki. Jak ktoś ma taki podręcznik, to może sobie zobaczyć klasa siódma obok Urszuli Dudziak, a cappella i tam zespół Monk. I can count the times I almost said what's on my mind. Just the other day, I wrote down all the things I'd say I could not, just couldn't. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, szczególnie panią Anię Treter, całą ekipę korowodu. I mamy nadzieję, że do zobaczenia jeszcze raz na tej samej scenie, razem wszyscy. Cześć, pozdrawiamy. Cześć. Zespół Monk, hej. Do zakochania piosenka, do zastukania w okienka, do całowania w rękach, do zanucenia, kiedy słów brak. Piosenka na motyle w brzuchu, dla tych, co szepczą na ucho, kiedy z odwagą jest krucho, melodią potrafią dać znak.